Rozdział 13. Chmurzyło się trochę, niemniej miałem nadzieję, że wrócę z Wrocławia tego samego dnia pod wieczór. Dowiem się tam nowych szczegółów, które pozwolą określić bliżej osobę teraz już podwójnego mordercy. Wchodząc pośpiesznie na piętro gmachu Muzeum Poczt, zastukałem do biura dyrekcji. Muzeum było skromniejsze, niż przypuszczałem. Mieściło się w paru salach, w natłoku przeróżnych mniej i bardziej ważnych urzędów. Nie wiedząc, o kogo spytać, spytałem o dyrektora. Dyrektor jest na obiedzie, odpowiedziała zajęta piciem herbatki sympatyczna pani. Ale powinien lada minuta wrócić. Może pan sobie obejrzy tymczasem wystawę? Właściwie połowy czasu, przeznaczonego na rozwikłanie sprawy morderstw w zachodniej dzielnicy, poświęcałem oglądaniu przedmiotów zbierackich, okazów muzealnych, rozmowom z dziwnymi ludźmi, poznawaniu mentalności głównie filatelistów. Bez tego, choć dotąd stałem w miejscu, nie mógłbym ruszyć naprzód. Chcąc nie chcąc skierowałem się więc do wnętrza stosunkowo obszernej sali. Eksponowano tu plansze i zbiór dokumentów związanych z 400-letnią rocznicą poczty w Polsce. Nie było to wcale celem moich odwiedzin, nudziło mnie nawet. Nie miałem jednak innego wyjścia. Dopiero po dłuższej chwili część eksponatów przykuła moją uwagę. Był tu akt nadania Prosperowi Provanie, bodaj w roku 1558, przywileju przewozu listów pomiędzy Wenecją a starym, stołecznym wówczas Krakowem. Był oryginalny dokument z podpisem Kościuszki, dotyczący organizacji poczt w obozie polowym Połaniec, podczas powstania. Widniały za szkłem którejś z gablot mapy stacji i starych traktów pocztowych wraz z rozkładami jazdy. Onego czasu leżało w obowiązkach poczmistrza pożywne i smaczne karmienie osób, korzystających z pośpiesznej komunikacji. Obiad złożony z 4 dań kosztował 30 groszy. Byli czasy. Zatrzymałem się przed starodrukiem, noszącym tytuł Nauka trąbienia dla pocztelionów z dodatkiem muzyki, po czym zadziwił mnie pożółkły dokument z pieczęcią konstytuanty. Poniżej widniał napis J. Guillotin. Data się nawet zgadzała. To właśnie ten sam profesor anatomii, którego pomysłem była maszyna do obcinania głów, zajął się organizacją przewozu listów w rewolucyjnej Francji. Jego patent nie wiadomo jakim zrządzeniem losu znalazł się w zbiorach wrocławskich. Miałem przejść z kolei do znaczków, kiedy zatrzymał mnie starszy, siwawy pan o wyglądzie naukowca czy bibliotekarza. Zbliżył się ku mnie i czekał, jakby mi nie chciał przeszkadzać. Słyszałem, że szuka pan dyrektora? To jestem właśnie ja, powiedział po chwili milczenia. Uścisnęliśmy sobie dłonie, stając naprzeciw jednego ze starych płócien. 4 pocztowych koni ciągnęła z mozołem wypakowany dyliżans. Po lewej stał słup milowy Królestwa Polskiego, po prawej, w tle, rozpościerały się szeroko kieleckie pola. Interesują mnie losy fałszerstwa tego obrazu, panie dyrektorze. Owszem, pamiętam, podjął. Była kiedyś próba sprzedania nam fałszerstwa czy też dosyć udanej kopii. Przyniósł to pewien człowiek i nawet się na mnie pogniewał, kiedy nie chciałem nabyć. Potem próbował szczęścia w Muzeum Narodowym? Tak. Ale gdyby mnie nawet wbijano na pal, po latach doprawdy nie umiem powiedzieć, kto to właściwie był i jak się nazywał, skąd przyszedł. Myślał. Patrząc na 4 koni i na dyliżans przed nami, próbował sobie przypomnieć, wreszcie skonstatował. Ba, gdyby to był znaczek, ale że żywy człowiek. Wie pan, pomiędzy nami często się tak zdarza, muzealnicy, kiedy przekroczą pewien wiek, przestają poznawać ludzi, choć doskonale zapamiętali kształt i wszystkie szczegóły raz w życiu spotkanych przedmiotów. To już jest taka piętka achillesowa naszego zawodu. A czy mógł zapamiętać tego człowieka któryś z pańskich kolegów z okresu, kiedy muzeum było na Świętej Barbary w Warszawie? Wie pan, że chyba tak. wstąpiła we mnie ożywcza nadzieja. Damy panu adres pewnego kolegi, ciągnął. Właśnie mieszka w Warszawie. Poza nim nikt więcej nie miał z tą sprawą nic wspólnego. Proszę go spytać. Jest naczelnikiem urzędu 41. W ten sposób nitka, po której szedłem, została niespodziewanie zerwana. Nie było sensu pytać o ambasadora w Muzeum Wrocławskim. Najwięcej jednak wiedział naczelnik Urzędu Pocztowego 41 i urzędniczka, którą mi rano przedstawił. Krak śladów, w momencie gdy przypuszczałem, że jednak rozszerzy naszą wiedzę o ambasadorze Diligence, zamknął się, i to tak nagle, jak gdybym zeskoczył w przepaść. Jak widzę, prawdziwy Diligence wywarł na panu wrażenie. Uśmiechnął się z boku dyrektor. Bo i jest na co popatrzeć. To nie to samo, co dyliżans na serii belgijskiej wystawy filatelistycznej z 1935 roku, na czechosłowackiej serii UPU, na znaczkach Niemiec i Sahary, francuskim znaczku, Journée du Timbre, amerykańskim Overland Mail. Przypuszczam, że z naszym może się równać tylko Royal Mail of Night & Century, australijskie 3,5 pensa w brunatnym kolorze. Zmyliło go moje milczenie. Doszedł zdaje się do wniosku, że interesują mnie skarby znaczkowe, którymi zarządzał. Jego sposób mówienia, może nawet i ciekawy, przypominał teraz żywo pewnego filatelistę, którego wcale niedawno poznałem, baumejstra Kaninchen. Ba, ale tam, podczas pamiętnej wizyty w Miśni, miałem przynajmniej nadzieję, że rozwikłanie sprawy zbliża się ku końcowi, że potok informacji filatelistycznych, którym zalewał mnie Kaninchen, przyda się przy przesłuchaniu doktora Kriegera. W Miśni słuchałem nawet zobowiązany, nawet z poczuciem pewnej wdzięczności. Tu natomiast za drzwiami, które otwarłem, była kompletna pustka. Dyrektor mówił o rzeczach z pewnością ciekawych, ale nie mówił o niczym, co byłoby nowe. Przeszliśmy po chwili do jego gabinetu. Nie wypadało przerywać mu w pół słowa i żegnać się nagle, skoro znalazł chętnego słuchacza. Co najwyżej mogłem, wykorzystując właściwy moment, rzucić pytanie na temat 10 krakowskich koron. Od tego się przecież cała historia zaczęła. Owszem, słyszał, że w roku 1948 skradziono egzemplarz 10 koron w Warszawie, że bank miał przekazać część rarytasów ze skarbca do centrali filatelistycznej, a ta miała je przesłać później do muzeum. Zachował w pamięci ogólny opis zbioru znaczka Za Łót, tego samego, który zginął w zachodniej dzielnicy. Bliższych szczegółów jednakże nie znał, wiedział o tym mniej niż dr Krieger. Nie było mnie w tamtym okresie w kraju, wyjaśnił. Repatriowałem się znacznie później. Szkoda, że tak wartościowe rzeczy zginęły. Szczególnie szkoda zbioru Za Łót. Tego, co tutaj mamy, nie da się niestety przyrównać do wielkoświatowych kolekcji. Jeżeli chodzi o 10 krakowskich koron, wiem, że są w zbiorach takich, jak zbiór, który odziedziczyła królowa Elżbieta Angielska po ojcu i dziadku. Prawdopodobnie 2 lub 3 dziesięciokoronówki miał ostatni z wielkich zbieraczy znaczków całego świata, europejski król tytoniu, Maurice Burrus w Szwajcarii. Jest może jeden i drugi egzemplarz w słynnym Muzeum Filatelistycznym w Filadelfii, w zbiorze, który scedował temu muzeum amerykański Polak, nazwiskiem Nowak. Przypuszczam, że 10 krakowskich koron znajduje się również w słynnych zbiorach Stęczyńskiego w Chicago i Bojanowicza w Anglii oraz w zbiorach filatelistów radzieckich, że ma to Arcimowicz w Moskwie, Nachimow w Rostowie, Rudieński z Kijowa, o którym zamieściła niedawno notatkę Prawda. A gdyby te nasze klasyki zginęły nie w roku 1948, lecz teraz? Spytałem, przemilczając przez cały czas to, co się stało w zachodniej dzielnicy. Teraz? Podjął. No, oczywiście, to jest teoria, ponieważ nie znamy takiego wypadku. Gdyby to padło na mnie. Wie pan, rozmawiałem kiedyś z Finbarem Kenny w Nowym Jorku. To jest ekspert na skalę światową. Jedyny człowiek, który wie, Gdzie się znajduje słynna Gujana i kto ją posiada? Otóż kiedy rozmowa zeszła na temat teorii wielkich kradzieży znaczków, Kenny powiedział: nie szukałbym nigdy najwyższych wartości ze skradzionego zbioru. Te są najłatwiej uchwytne. Złodziej będzie je chował przez wiele lat, jeżeli nie spróbuje sprzedaży poza granicami swojego kraju. Natomiast każdy poważny zbiór obok wysokich wartości zawiera znaczki zarówno średnie, jak tanie. Jest reguła: ten, kto ma w zbiorze brylanty, w 90 wypadkach na 100 nie zważa na stan znaczków średnich czy mniej wartościowych. Denerwują one następnie złodzieja. Licząc, że poszukuje się tylko wartościowych, wymienia albo sprzedaje serie lub sztuki, które, jego zdaniem, giną w natłoku, które są tanie. Zanotowałem na wszelki wypadek część uwag dyrektora, dotyczących wielkich kradzieży znaczków i sprawdzonych metod poszukiwania. Informował mnie z przyjaźnią, wyczerpująco, nie wiedząc o tym, co zaszło w zachodniej dzielnicy, nie orientując się, że w tej chwili zależy mi nie tyle na znaczkach, ile na zdemaskowaniu mordercy. Ba, ale jak, w jaki sposób do niego dotrzeć w momencie, gdy się oddalił, a przecież miał się przybliżyć. Wracając w stronę lotniska wrocławskiego, usiłowałem przełożyć regułę Finbara Kenny na język ostatnich wypadków. Wynikałoby z tego, że trzeba wejść jak najgłębiej w atmosferę panującą w klubie filatelistów śródmieścia i, jak mówił z początku pułkownik, wymieniać, kupować, sprzedawać. To mogła być teraz jedyna droga. Jeżeli oczywiście nie zajdzie coś, co nam przybliży osobę ambasadora, a co nie jest nawet w ułamku procenta znane, czego się trudno spodziewać. Zmęczony zdrzemnąłem się podczas przelotu. Kiedy przetarłem oczy, znów wkłuła niebo wieżyca Pałacu Kultury w Warszawie. Samolot podszedł do lądowania i po niewielu minutach znowu, jak po przylocie z Niemiec, zameldowałem telefonicznie mój powrót NP. To znaczy nie było cię równe 6 godzin, skonstatował. Pogratulować pośpiechu. Tylko że z sukcesami u ciebie i u mnie nie jest dobrze. Ja bym na twoim miejscu wsiadł w autobus i znowu spróbował pogadać z gosposią, czyli spadkobierczynią. W willi panuje spokój. Miałem niedawno meldunek od komendanta zachodniej dzielnicy. A prawa autorskie o z badaniami chemicznymi? Nie. Sytuacja bez zmian. Skład trucizny w dalszym ciągu nieznany. Niemniej pewne badania muszą się trochę przeciągnąć, dodał na pocieszenie. Następną rozmowę przeprowadziłem z tej samej budki automatu z pułkownikiem. Jeżeli łaska, wyciągnij swój notes, Gleb, i zapisz tę podróż w rubryce własnych wydatków. Mówiłem z góry, że nic we Wrocławiu nie będzie. Bo to jest tu. I tu trzeba z całą energią przystąpić do dzieła, poszukać trwałego śladu. Ktoś tam był w jego gabinecie. Rozmawiając ze mną, nieoceniony zwierzchnik chciał komuś zaimponować swoim nic nieznaczącym zdecydowaniem. Rzuciłem z pasją słuchawkę. Wpisałem w notesie cenę biletów lotniczych plus dojazd taksówką do muzeum we Wrocławiu. Wraz z 2 znaczkami Za Łót, które straciłem na Starym Mieście, i zapłaconym za pierwszą bytnością w klubie frycowym, mój własny koszt zbrodni w zachodniej dzielnicy parokrotnie przekraczał miesięczną pensję. Była pora zmierzchu, gdy po raz drugi tego samego dnia wszedłem na piętro willi w zachodniej dzielnicy. Strzegli jej z zewnątrz w dyskretny sposób dwaj po cywilnemu ubrani funkcjonariusze. Dziewczyna, która bez pytania otworzyła mi drzwi, miała wygląd nad miarę rozrosłej Kaśki, z tych, co nie boją się duchów. Chciałem ją przestrzec, że teraz powinna uważać. Zrezygnowałem na widok bicepsów. Bo moja kuzynka jest nawet atletką. Pływa i rzuca oszczepem, rozwiała moje obawy spadkobierczyni. Zastałem tę byłą gosposię za biurkiem, zmęczoną, zajętą przeglądaniem albumów i konfrontowaniem znaczków z ich katalogowymi cenami. Uniosła się zrazu spłoszona, zakryła gazetą stronę Starych Węgier, nad którą pracowała. ale po odprawieniu Kaśki nie było już mowy o tremie. Czy przynosi mi pan wiadomość, że morderca mojego kuzyna i jego żony został aresztowany i zrabowane znaczki są już do mojej dyspozycji? Zaskoczyło mnie obcesowe pytanie. Nie byłem na to przygotowany. Zmieniła się w ciągu niewielu godzin prawie że nie do poznania. Nagłe bogactwo jak woda sodowa biło jej w czubek głowy. Niestety, łaskawa pani, tą wiadomością jeszcze służyć nie mogę. Natomiast przypuszczam, że wszystkie znaczki w albumach zostały na swoim miejscu. Że przynajmniej do czasu nie będzie ich pani przeklejać, wymieniać, sprzedawać. Bo to nam utrudni śledztwo albo je nawet pogrzebie, zauważyłem z myślą o możliwości dalszego rabunku. Wybaczy pan, ale znaczki są już wyłączną moją własnością. Miałem na końcu języka, że chyba nie wszystko jest jej wyłączną własnością, że część zbiorów powinna była znaleźć się w roku 1948 w muzeum, że ją skradziono, że ślady, jak okazało się właśnie, wiodą wprost tutaj. Powstrzymały mnie wczesne zamiary. Nie mogłem się wdawać w podobne dyskusje, przynajmniej teraz. Wydęła wargi, milcząc podobnie jak ja, mierzyła mnie przenikliwym spojrzeniem. W obecnym stanie dochodzeń, skoro podejrzenia opierały się wyłącznie na tym, co mówił dr Krieger, rekwizycja pozostałych części zbiorów nie miałaby podstaw. Stanowczo za mało jeszcze wiedziałem, zarówno w sprawie obydwu zabójstw i rabunków, jak i tego, co zaszło 10 lat temu w drodze z banku do muzeum. Ażeby utemperować spadkobierczynię, powtórzyłem, że mamy do czynienia z masą spadkową i do momentu wkroczenia Urzędu Skarbowego nie wolno jej znaczków tknąć. Usłyszałem na to: ma pan bardzo dziwne poglądy na zbieranie znaczków. Traktuje pan znaczki jak nieruchomość, jak towar. I z pana gruźb uśmieje się każdy, gdyby pan to na przykład chciał zabezpieczyć. Że też ona stała się taka czupurna i mądra? Czy nie wszedł tu poza naszymi plecami ktoś trzeci? Na przykład sam ambasador. Po chwili namysłu, by zatrzeć wrażenie sprzeczki, spytałem: czy nie zna pani nazwiska Kaninchen? Nie. Nie znam takiego nazwiska. Czy może występowało ono w listach, które tragicznie zmarły kuzyn dostawał z Erfurtu? Nie wiem. Bo, jak pan słyszał od jego żony, myśmy się wcale wymianą nie zajmowały. Siedziała za biurkiem jak nastroszona kokosz. Było jasne, że samą od siebie niczego nie powie. Jedynie to ją różniło od nieżyjącej kuzynki. Poza tym były podobne jak dwie krople wody. Pani kuzynka opowiadała mi o pewnym zbieraczu, który miał pośredniczyć w wymianie z Erfurtem. Nie o tym nie wiem. Ucięła. Wstałem, by odejść, gdy przypomniała mi się niespodziewanie Norwegia, o której wspomniała mi kiedyś wdowa. Spojrzałem w kierunku szafy. Tutaj brakuje pewnego znaczka Norwegii. I co? I pan myśli może, że ja to zabrałam? O, proszę pana, niełatwiejszego, jak podejrzewać. Ale jeżeli ja go napotkam, podam do sądu i musi natychmiast oddać. Zdecydowała. Kto i co musi oddać? Ten sam, co trailował kuzyna wymianą z Erfurtem, a właśnie wziął pierwszą Norwegię. Przecież powiada pani, że obie z kuzynką o wymianie nie miałyście pojęcia? Bo nie. Tylko on tę Norwegię kuzynowi zabrał. To ona panu tego nie opowiedziała? Czy zna pani człowieka, który zabrał kuzynowi Norwegię? No, gdybym go, proszę pana, znała. Było to typowe babskie gadanie. Najpierw nic nie wie, potem zapowiedź, że poda ambasadora mordercę do sądu, i teraz znowu, że się ze sobą nie znają. To pani naprawdę nie widziała nigdy człowieka, który miał pośredniczyć w wymianie 10 koron, a zabrał Norwegię? Kuzynka go chociaż przelotnie widziała. A ja nie. Dlatego szkoda. Ba, ale to jej wina. Musiałem wysłuchać zwierzeń, w których główną rolę odgrywały niesnaski spadkobierczyni z wdową. Wróciliśmy wreszcie po paru minutach do jej poglądów i na sprawę Norwegii. To wtedy ona mówiła kuzynowi, oburzała się, że wielki żal, a strata jest rzekomo mała. Bo ta Norwegia ma dziurkę po prawej stronie. Zalepioną i zagładzoną, ale jej zdaniem to była kancera. Śmiała się nawet, że znaczek pochodzi ze zbioru marki za Ferrari. Bo Ferrari miał kiedyś zwyczaj przekłuwać znaczki igłą i nawlekać na nitkę. Wynikła między kuzynem a tym właśnie panem awantura. I on to miał oddać. Tymczasem wciąż zapominał. Mówi pani wciąż zapominał. Czy to oznacza, że pani była obecna przy jego wizytach? No przecież powiedziałam, tego człowieka ja nie znam. I nawet przelotnie, nawet na moment, jak moja kuzynka, sama go nie widziałam. A swoją drogą, gdyby nie karygodna rozrzutność kuzynki. Dokładnie wszystkie pytania w ciągu następnej godziny, mimo że po apostrofach do wdowy rozgadała się, spełzły na niczym. Nie miałem w ręku niepozaznanym już dawniej, za życia wdowy, stwierdzeniem, że ambasador wziął do wymiany pierwszy znaczek Norwegii przed 2 laty i wdowa to zlekceważyła. Coś tu się jednak za kulisami działo. Tego byłem ciekaw. Spadkobierczyni, jak wynikało z jej zachowania, miała jakieś plany. Nie powstały na pewno w ciągu jednego dnia. Ktoś się tu z całą pewnością wplątał. Ambasador, któremu wciąż jeszcze mało, czy chytrus, który się zwiedział o pierwszym morderstwie i teraz po śmierci wdowy tym bardziej węszy zarobek. Ambasador o tyle nie, że najpierw spadkobierczyni upomniałaby się o Norwegię. W każdym razie nie usłyszałbym o tej Norwegii, gdyby łączyły ich mniej lub bardziej zakulisowe konszachty. Wykluczało to całkowicie możliwość, że morderstwa na osobie wdowy dopuściła się spadkobierczyni za namową ambasadora, o którym nic prawie nie wiedziała. Wyszedłszy z willi wstąpiłem do komisariatu dzielnicowego. Obserwatorzy widzieli z ulicy, jak spadkobierczyni siedziała od rana przy biurku i wertowała albumy. Natomiast nic nie było wiadomo o tym, by ktoś tu do niej przychodził. Kaśka, jak należało wnioskować z informacji komisariatu w południowej dzielnicy, miała najlepszą opinię zarówno w sporcie, jak w pracy. Sprawdziłem telefonicznie, że NP nie ma żadnych nowych pomysłów. Nie miał też żadnych stanowczych idei nieoceniony zwierzchnik. Ten, jak powiedziano mi w komendzie głównej, był nieosiągalny, poszedł wieczorem na ryby. Z przykrym uczuciem porażki wróciłem koło północy do domu, na Górnośląską,